Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Patryk, a to kolejny vlog, już nie żniwny, chociaż żniwne chyba jeszcze nie wleciały na kanał. I wszystko zaczyna się od nowa, zobaczcie, niedawno żniwa, ekscytowaliśmy się planami, jak wyjdzie, czy dobrze, czy niedobrze, czy się opłaca, czy się nie opłaca, co siać, czego nie siać. I znowu siejemy od nowa. No i dzisiaj w roli głównej rzepak, zestaw Case Masio, bez wału z przodu, siejemy tutaj bezorkowo na tym polu. Na części będę siał u siebie bezorkowo, natomiast na drugiej części normalnie orkowo, tradycyjnie, po zbożach bez orka, po zimych, po faceli orka ze względu na problem zwalczania faceli w rzepaku jako chwast. Ciężko go zwalczyć. Siejemy dzisiaj, no nie powiedziałem oczywiście, dzisiaj mamy sobotę, 17 sierpnia. I siejemy tylko jedno pole, 1,5 hektarowe, tutaj hektar 50, hektar 60 mamy. Siejemy tylko to pole, bo na tym polu sięgnął deszcz i jest trochę wilgoci, jak widzicie. A na innych polach jest Sahara niestety. No i czekamy. Nadają jakieś opady na przyszły tydzień. Termin agrotechniczny jeszcze mamy spokojnie zachowany. Także nie ma co się spieszyć siać w popiół, według mnie. Lepiej chwilę w tym roku poczekać. Wyjdę zaraz, może tutaj sprawdzimy, jak głęboko sieło, jak to wszystko wygląda. Siałem wcześniej na usługach, też bezorkowo po gruberze, teraz wjechałem u siebie i zobaczymy, jak to wygląda. I dosypiemy rzepaku, tam końcówkę mam z tego, co siałem. Dosypałem też swoich nasion, bo brakło, i teraz dosypię to, co ja mam u siebie zasiać. Czekajcie, wyłączę dmuchawę i wałek, żeby było cokolwiek na dworzu słychać. Ogólnie wygląda to tak, czyli nie wygląda to źle jak na bezorkę, tym bardziej, że to taka pseudo bezorka, no bo jak można nazwać bezorkę z użyciem tylko kosa z Unii? Nie mam dobrego agregatu bezorkowca, przydałoby się coś. O, tutaj nasionko pod całym wierzchem znaleźliśmy jedno, pewnie tak chciałem zasiać tutaj, może nie jakoś głęboko, ale na około 3 cm jakby było, to by było ok. Bo tej wilgoci też nie ma aż tak bardzo dużo. I jak nie popada, żeby to, co chociaż tutaj zasieje, powschodziło jako tako. Pod wierzchem są te nasionka, najwięcej jest pod wierzchem, tak na centymetrze. No może pogrzebię jeszcze w tej ziemi. Pod wierzchem kolejne nasionko. Żeby zobaczyć, jak to z tą głębokością. O, pod samym wierzchem. O, tutaj jest nasionko, które jest na odpowiedniej głębokości. Mi się wydaje, że jest ok. O, jeszcze jakiś badyl z samosiewów, jak siałem poplony. Chyba moglibyśmy zasiać, wiecie co? Jeszcze trochę głębiej, z 2 obroty zrobimy. Agregat jest wystarczająco, roboty robi, czyli mamy na 3,5 i zrobimy jeszcze 2 obroty. Raz, dwa obroty i dociskamy. Dobra, i teraz drugą stronę powtórzymy. Dosypiemy nasiona, opowiem Wam, co sieję, co w tym roku będę siał. Ale się zacisło. Czekajcie, muszę puknąć czymś. Idzie ładnie. Raz. Dwa. Dobra. Regulacje chyba będą zakończone. O, zawleczka nam spadła. weźmiemy może jedną paczkę. W tym roku ogólnie u siebie będę siał wszystko Pionierem. Nie jest to jakaś marka znana. Znana to jest, ogólnie to jest bardzo znana marka, ale marka znana w kukurydzy, nie w rzepaku. W rzepakach oni dopiero chcą tak bardziej wejść na ten polski rynek. Sam jestem ciekaw, jak te odmiany wyjdą. Rozmawiałem z kilkoma osobami, które miały te nasiona, miały te rzepaki i wyszły one dość fajnie w tym roku. Dostałem jako firma, czy jako gospodarstwo, jako firma, żeby wypróbować u siebie w gospodarstwie 10 odmian pionierowskich. Jedną z nich jest właśnie PT 264, to taki flagowiec, jeżeli chodzi o pioniera. 9 innych odmian, w tym odmiany półkarłowe. I co ważne, jest kilka odmian, które są w badaniach rozpoznawczych i są też odmiany, których jeszcze nie ma nawet w badaniach rozpoznawczych. Także to są takie nowości, rodzynki. Co tym bardziej mnie cieszy i daje takie nadzieje, bo może się uda wyłowić z tego jakiś rodzynek, który się okaże tutaj u nas w terenie drugomatorą na przykład, która tutaj naprawdę się bardzo fajnie sprawdza. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Poczekajcie, żebym wszystko dobrze włączył. Mamy 10 bieg, włączamy automat wałka, żeby nie myśleć o opuszczaniu, podnoszeniu. A, podniosłem, wyłączyła mi się ścieżka. Musimy włączyć ścieżkę od nowa. Ogólnie wam powiem, uprawa tutaj bezorkowa. Wcześniej był gruber po zbiorach jakieś 2 tygodnie temu. Wczoraj w nocy i dzisiaj nad ranem przegruberowałem tak na głęboko, bez bocznych skrzydełek w kosie, tak żeby zrobić to jak najgłębiej i spulchnić tą glebę, bo tu już akurat na tym polu będzie drugi rok bez orki, tak wypadło. W tamtym roku była pszenica bez orki zasiana, a w tym roku bez orki będzie rzepak zasiany. Pole wygląda, wydaje mi się, naprawdę dość dobrze, tych resztek pożniwnych nie ma dużo, pomimo tego, że tutaj słomę zostawialiśmy, no jednak po bizonie i po sieczkarni bizonowskiej tej słomy było dużo więcej i gorzej było ją zagospodarować. Natomiast tutaj po już trochę nowszym, lepszym kombajnie, gdzie ta sieczkarnia ma trochę więcej noży, trochę inne obroty i ta sieczkarnia jest trochę inaczej zrobiona, jest łatwiej nam tą słomę przemieszać nawet zwykłym gruberem z unikosem. Robiliśmy to naprawdę głęboko, tyle ile kos wchodził, aż się sprężyny wyginały. No ale myślę, że pole wygląda dość fajnie. Nie dużo się różni od tego, co by było zaorane. A nie chciałem tej orać, bo przemiąkło na jakieś 10-15 cm. Pod spodem też jest sucho. I chciałem tą wierzchnią warstwę, w której jest trochę tej wilgoci, wykorzystać. I dlatego taka decyzja, że tutaj robimy bezorkowo. Jedno jeszcze pole zrobiłem bezorkowo, gdzie będziemy mieli doświadczenie z 10 odmianami, gdzie będą zasiane obok siebie w pasach po 4 przejazdy. Będą je rozdzielały przejazdy odmiana kontrolna, w której będzie ścieżka, tak żeby ścieżka nie wpływała nam na plon potem przy zbiorze, bo ten plon będziemy ważyć i sprawdzać, jak to u mnie w gospodarstwie wyjdzie. Przynajmniej takie mam założenie, a po weekendzie zobaczę, bo muszę obliczyć, jak szerokość tego pola i czy mi się uda te wszystkie odmiany tak jak chcę zmieścić, czy nie będzie trzeba tego zrobić jakoś trochę inaczej. No zobaczcie, mi się wydaje, że to pole wygląda naprawdę fajnie. Ten agregat robi robotę. Agregat aktywny, powtórzę jeszcze raz, jak ktoś się zastanawia, robi super robotę i tu nie ma co się zastanawiać. No. Na piasku zawsze można półbieg, dwa półbiegi przyspieszyć, zmniejszyć obroty, żeby zbytnio nie rozpylić tej gleby. Natomiast na glinie, jak mamy ciężką glinę i chcemy właśnie ją rozbrylić, trochę rozluźnić, zwalniamy, zwiększamy obroty i w jednym przejeździe robimy uprawę dobrą i na piasku, i na glinie, także myślę, że naprawdę warto. Jeszcze wracając do rzepaku, w tym roku sieję u siebie 10 hektarów, takie jest założenie. Jeszcze muszę sprawdzić papiery, bo jestem w rolnictwie zrównoważonym, są poplony EFA, są poplony dla rolnictwa zrównoważonego i ja plan jakiś mam, już nawozy rozsiałem na tych 10 hektarach. ale czy na pewno zasieje ten rzepak? Jeszcze muszę sprawdzić. Nawóz nie zginie NPK, także jak nie pod rzepak, to będzie pod coś innego. Ale myślę, że się nie pomyliłem i rozsiałem na dobrych działkach tam, gdzie mogłem rozsiać. Mogłem rozsiać i będę mógł zasiać rzepak. Rzepak o 10 hektarów, pod rzepak poszedł nawóz NPK82030 FOS Agro Ultra 8, dobrze znane. To jest według mnie jeden z lepszych jakościowo nawozów. Lepszy niż nawet nasze polskie polifoski, ale na pewno nie odbiegający jakością, bo tam mamy bardzo fajne, dobre źródło fosforu, które głównie w 90%, 95% nawet rozpuszczalne jest w wodzie. W polifoskach, jak spojrzycie, tego nie ma, chyba że coś się zmieniło. Ja dawno nie spoglądałem w te składy polifosek, bo dawno też z nich sam nie korzystałem. 10 hektarów, wszystko w Pionierze. 2,6 hektara, takie pole, gdzie będzie 10 odmian obok siebie pionierowskich, a na innych polach to, co mi wszystko zostanie, bo mam często po 2 jednostki hektarowe do testów. Wszystko to zostanie, będzie jakoś po polach porozdzielane odmianami, żeby też sobie na różnych polach porównać, jak to nam wychodzi. Na tym polu odmiana flagowa z Pioniera, bo to odmiana, która już się skończyła w tym roku. Już jakiś czas temu był u mnie Mariusz. Pozdrowienia dla Mariusza, jakby oglądał, z Pioniera. Wspominał, że PT 264 już się skończyła. Wyszła bardzo fajnie w tym roku u rolników. W badaniach rozpoznawczych chyba rok czy 2 lata temu drugie miejsce bodajże w planowaniu, także odmiana z potencjałem, nadająca się też na słabsze gleby, na mozaiki. I odmiana, której najwięcej u siebie też w firmie sprzedałem i odmiana, na którą najbardziej postawię u siebie w gospodarstwie, bo odmiana i na mozaiki, i odmiana bardzo mrozoodporna. To też ważne, żeby ta mrozoodporność była na wysokim poziomie, bo to jest taki czynnik determinujący nasz przyszły plon. Co z tego, że będziemy mieli najwyższy potencjał planowania, jak mrozoodporność będzie miała w skali powiedzmy 9-stopniowej i 2 i przy nawet niedużym mrozie nam ta roślina padnie. A tutaj tą mrozoodporność mamy troszkę większą. Czyli PT264 większość mojego areału, wszystko w Pionierze. No zobaczcie, naprawdę ładnie to wygląda, podoba mi się pole. Kiedyś jak jeszcze Unią próbowałem zwykłą siać tej bez orce, to tak to była... Nie byłem nigdy zadowolony, ale jako tak to potem wychodziło, się zagęszczało i nie było źle. A tutaj już od początku te rośliny będą miały łatwiej, bo jest naprawdę równo, dużo resztek nie ma, także problemów ze wschodami większych być nie powinno. Siejemy w rozstawie 12,5 bądź 12, już nie pamiętam ile tu mamy redlic, także co każdą redlicę siejemy. Tutaj w pneumacie nie chcę mi się bawić, najlepiej by było zasiać albo dwie otwarte, dwie zamknięte, albo chociaż co 24 bądź 36, bądź też kiedyś taki system sobie robiłem, że dwie otwarte, jedna zamknięta, dwie otwarte, żeby tutaj co drugi rządek były te większe przestrzenie, ale było trzeba się trochę pobawić ze ślepkami, a mi się jakoś nie chciało, a te plony pomiędzy 12,4 a 24 według doświadczeń wychodzą praktycznie identyczne, a podobno najlepszym rozstawem, najbardziej plonotwórczym jest około 17-18 cm, czyli takie pośrednie pomiędzy 12 a 24. No a takiej możliwości zasiania akurat u siebie nie mam. Siejemy w ilości około 40 sztuk na metrze, bynajmniej takie mamy założenie. W tej odmianie jest zalecane w terminie wczesnym, a tutaj mamy termin wczesny. Nawet 35 sztuk, bo to gałęzie, odmiana akurat to nadaje się nawet do striptilu i bardzo fajnie się rozgałęzia. No i nie chcę siać też za gęsto, tutaj mam takie pole, na którym co prawda jest mozaika, jest 5 klasy, najlepsza jest 4A, ale ta 4A jest naprawdę taką konkretną 4A i fajną 4A i tutaj często takie swoje najlepsze plony na tym polu zbierałem. 2 lata temu też tu miałem rzepak i 2 lata temu tutaj oddał ten rzepak, pomimo tej ciężkiej zimy, gdzie tam były problemy z tym przezimowaniem, oddał nam czwórkę, równą czwórkę też, także byłem zadowolony. 3 lata temu to była chyba kukurydza, wcześniej była bodajże rzodkiew oleista, jeszcze wcześniej babka, płecznik. Teraz akurat się trafiło, że w dwuleciu będzie 2 razy rzepak, no ale potem zrobimy znowu dłuższą przerwę, żeby nie męczyć i nie, mówiąc kolokwialnie, nie przyrzepakować tego pola. I co wam jeszcze mogę powiedzieć o mojej tegorocznej technologii? Będę to odchwaszczał doglebowo, o ile tylko zdążę, bo ogólnie wszystkie pola chcę doglebowo zrobić. Mam taką swoją fajną mieszaninę, którą tutaj polecam, o której nie mogę mówić też do końca, ale fajna mieszanina, i która się sprawdza u mnie w rzepaku. No i będę chciał polecić, nie wiem, czy może dzisiaj nawet jeszcze zdążę, podczepię opryskiwać do Ursusika i pojadę, a jak nie, no to najpóźniej w poniedziałek, bo jutro robię sobie dzień wolny, kiedyś trzeba odpocząć. Się w rzepaku to nie żniwa, aczkolwiek siałem rzepaki w niedzielę, nie powiem, że nie, bo siałem i o dziwo też urosły. Jeżeli ktoś ma dużo hektarów, nie może się wyrobić, to się nie dziwię, że czy to święta, czy to niedziela pracuje, bo no inaczej się nie wyrobi, a dotrzymanie tych terminów agrotechnicznych zapewnia nam to, że zwiększamy sobie ten potencjał. No to chyba jest najważniejsze, żebyśmy my nie popełniali błędów i tylko jedynie pogoda mogła nam trochę korygować nasze plony, a my od swojej strony, żebyśmy zrobili wszystko jak najlepiej. Jeszcze od siebie, no co, 200 kg NPK. Jeszcze za chwilę wyjdę może. 200 NPK, tak jak w tamtym roku wam mówiłem, dawka dzielona. I na wiosnę, zresztą wiosną pójdzie pewnie 60-80 kg znowu jeszcze potasu. Tak jak to było w tym roku, sprawdziło się, tak jak było to w poprzednich latach, i tak będziemy to robić, nie ma co przesadzać. I jeszcze do glebówki, bo tutaj poszło 16 kg azotu, na słomę nic nie poszło, do glebówki dodamy RSM o około 80 kg, żeby było trochę tego azotu na rozkład słomy. Dobra, idziemy zobaczyć, jak to jeszcze wygląda. Wyłączymy wszystko, żeby było cokolwiek słychać. Tu mamy ścieżkę. No zobaczcie. Wydaje mi się, że naprawdę jest ok. I pole wygląda dobrze. Tutaj mamy taką zwięźlejszą glebę. Tutaj jest właśnie ta czwórka. To jest taka zwięzła. To są często problemy ze schodami. Ale wilgoć, no zobaczcie. Tutaj wilgoć jest jeszcze. Akurat to pole mi załapało. Jedyne pole, gdzie będę siał rzepak i załapał mi ten większy deszcz, jeszcze nie aż tak duży, bo kawałeczek dalej spadło nawet 30 litrów, to zlało jak cholera. Dzisiaj od rana siałem, tam też pewnie spadło z 15, tutaj pewnie jakieś 10 literków spadło. Przemieszaliśmy to na świeżo, no i nie mogę znaleźć nasionka. No to tak to właśnie jest z tymi drobnonasiennymi, że jak się chce, to się nie może znaleźć. Chyba że idzie tak głęboko, ale to niemożliwe. Rolki są na jedynce, także one nie puszczą za głęboko tego nasionka. O, tutaj było. Jeszcze gdzieś spojrzymy i kończę. O, tu było jedno pod wierzchiem, bo już jest za długo. Boże, grzebanie w ziemi. Kto to będzie oglądał? W sumie możemy chyba jeszcze trochę głębiej jednak. Ach, Jezu, Jezu. Dobra, 2 obroty głębiej, już na pewno nie więcej. Przed sezonem przecianem musiałem te śruby zdjąć, zastały się i za cholerę się nie chciały ruszyć. I teraz nam ładnie leciutko chodzą. Dobra. Pierwszy przejazd, musimy zastopować. Cofniemy do tyłu. Kawałek, włączamy dmuchawę. Opuszczamy wałeczek, automat i możemy jechać. Jest ok, nie ma co za głęboko mieszać tej gleby przecież. Kurde, szczelka podpadła, wypadła. Musimy wystartować. Dobra, kamera widzę nagrywa na szczęście. Chyba 15 minut. Także chyba wystarczająco. To co, ja się żegnam z wami. Kolejny vlog też siewów. Pokażę wam, jak tę poletkę będę siał, jak to będzie tam wyglądało u mnie. W międzyczasie pewnie będzie sporo też usług do zrobienia. Będzie je siał ja albo kolega. Zobaczymy, jak ja tam będę z czasem. Bo teraz mamy sporo wyjazdów, właśnie chemię sprzedajemy na rzepaki jeszcze końcówka sprzedaży, no i materiał siewny zbóż ozimych, tego idzie naprawdę dużo. No i chcemy dojechać do jak największej liczby klientów, żeby jak najwięcej tego materiału udało się sprzedać. Jakby co, mamy dobre ceny, dużo odmian, także kontaktujcie się ze mną i na pewno się dogadamy. Dobra, to by było na tyle, to trzymajcie się, cześć, na razie.